Witajcie na kolejnej wspólnej wyprawie. Słuchajcie, dzisiaj może to nie tyle będzie o miejscu opuszczonym, bardziej tutaj znowu troszeczkę wspomnień. Słuchajcie, znajduję się prawie przy głównym wejściu na teren Fortu VII, czyli jednego z fortów wchodzących w skład twierdzy Poznań. Jest to fort główny. W czasie II wojny światowej był to koncentracjonlager Posen. Było to bardzo ciężkie miejsce, miejsce kaźni, martyrologii wielu ludzi. Jestem tutaj na przedpolu tego obiektu i bardziej dzisiaj chciałem sobie tutaj też poprzypominać czasy młodości, czasy, gdy nie wiem, 20-30 lat temu spędzałem tutaj na terenie tego miejsca na pobliskim osiedlu. Dla w sumie pracowników wojska, osiedlu lotników, lotniczym spędzało się dzieciństwo. Tutaj chodziliśmy z kuzynami, z kuzynkami, ze znajomymi zarówno po tych terenach Fortu VII, po terenach blisko WZ-motów, blisko Dewulotki, dzisiaj Dewulotka i całe w sumie tereny Ławicy nie istnieją. Znajduje się tam dzisiaj piękne Muzeum Wojsk Pancernych pod dowództwem pułkownika Ogrodniczuka, które Wam serdecznie polecam, żebyście je odwiedzili. Również część terenów na Ławicy zajmuje Państwowa Straż Pożarna, a można powiedzieć, że nie brakuje tutaj miejsc, w których można spędzić ciekawie czas. Tutaj dzisiaj takie wspomnienia robiłem, rodzinne, trochę Ławicy, troszeczkę Ławicy, troszeczkę właśnie tutaj ogrodów. Takie, mówię, miejsca, gdzie się kiedyś spędzało ten wspólny czas razem. I dzisiaj taka sentymentalna podróż. Słuchajcie, Fort VII również można zwiedzić. Jest to miejsce po totalnej renowacji. Miejsce, gdzie naprawdę każdy może się dowiedzieć czegoś, czy o swoich przodkach. No tutaj z rodziny osoby w czasie II wojny światowej były przetrzymywane przez nazistów. Dużo razy już o tym wspominałem. Jest to dla mnie miejsce bardzo o znaczeniu takim prywatnym. No za każdym razem, gdy jestem w środku, to gdzieś tam jakieś, no jak to się mówi, człowiek inaczej do tego podchodzi. Więc tak jak wspominałem, tutaj jak wjedziemy na ten parking po prawej stronie, to od razu wejdziemy na teren muzeum tutaj martyrologicznego na terenie Fortu VII. Przypominam, jesteśmy w Poznaniu. O i tak widzę, że na przestrzeni lat tutaj się faktycznie zmieniło. Tutaj kiedyś nie było tego parkingu. Część fortu było w rękach wojska. No, dzisiaj nie będę wchodził na teren fortu. No bo po pierwsze nie ma też tak czasu. Ale polecam, jeżeli ktoś tutaj, my tutaj poznaniacy, pyrusy byliśmy w tym miejscu wiele razy. Jeżeli ktoś nie był z moich znajomych, czy osób, które oglądają te moje tam ciekawe materiały, to serdecznie zapraszam. Odwiedźcie to miejsce, spędźcie tutaj chwilę, pomyślcie. Dzisiaj też jest jak jest ta sytuacja, no gdzieś te czasy II wojny światowej na tej ścianie wschodniej się powtarzają. No wojna na Ukrainie. No jest to miejsce, gdzie można pomyśleć, jakie są ewentualne skutki wybuchu kolejnego konfliktu i to, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie. Jeżeli mówię, zwiedzimy takie miejsca typu Fort VII, czyli to miejsce martyrologii, mam nadzieję, że kilka osób się obudzi i przemyślą, do czego prowadzi kolejny wybuch wojny. Warto się nad tym zastanowić, szczególnie w takich trudnych czasach. No wspomnień pełno, tu mówię, niezliczone wizyty, czy to ogrody, czy to Jeżyce, tutaj Poznań. No tak, jeszcze pozostałości z czasów tutaj obecności Wojska Polskiego. Garaże. No po zakładach amunicyjnych,
nie ma śladu. Teren też dzisiaj przejęło Muzeum Pancerne. Cieszę się osobiście bardzo, że będą jakieś przejażdżki pojazdami wojskowymi, czołgami, atrakcje dla dzieciaków i dla osób, które kiedyś jeździły, później zapomniały. Jakoś to idzie w takim fajnym kierunku. Cała ta ławica na swój sposób budzi się do życia. Czy obchody zwycięskiego dla nas Powstania Wielkopolskiego, czy właśnie tutaj pamięć o tych osobach pomordowanych przez nazistów w czasach II wojny światowej. No mówię, bardzo mnie cieszy to, że ta pamięć trwa, nie zanika i przekazujmy to po prostu, tą wiedzę tutaj naszym dzieciakom. No słuchajcie, no sentymentalny taki krótki materiał z Poznania. Mam nadzieję, że was zachęciłem. Jak nie do odwiedzin Fortu VII, to do odwiedzin Muzeum Wojsk Pancernych, które dawniej było na ulicy Wojska Polskiego. Dzisiaj znajduje się właśnie na terenie dawnej dewulotki, na ławicy, na Woli. No tu już każdy jakoś tam po swojemu mówi. Słuchajcie, odwiedzajcie te miejsca, pielęgnujcie tą pamięć, dbajmy o tą naszą tożsamość i o to, co nasi przodkowie dla nas zostawili, nasi dziadkowie, babcie, prababcie. A ja zawijam kiece i lecę dalej. Trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam was, hej.